Dziś zaprezentuję niedawno zakupionych przeze mnie magnetofon typu DEC serii CN700 firmy Grundig. Jest to DEC stereofoniczny, produkowany w latach 1974-76. Jest to najuboższa wersja tych magnetofonów właśnie z serii CN700. Magnetofon posiada możliwość odtwarzania dwóch kaset, standardowo żelazowej i chromowej. Wybór taśmy dokonywany jest automatycznie po włożeniu kasety do kieszeni. Magnetofon dodatkowo posiadał filtr redukcji szumów DNL. Oczywiście tylko jeżeli chodzi przy odtwarzaniu taśmy. Również firma wyposażyła go we wskaźnik poziomu odczytu, jak i zapisu. Cały zapis, jeżeli na nim nagrywamy, jest automatyczny. Nie możemy wyregulować, ponieważ ta wersja magnetofonu nie posiada regulacji. Bardzo wysterowania zapisu. Pozytywnym cechą tego magnetofonu jest prostota naprawienia. Jak zaraz pokażę. Tylko, że oczywiście wersja, którą ja miałem, nastarczyła mi troszkę problemów, ponieważ więcej, że tak powiem, nie sama elektronika, jak i mechanika magnetofonu była uszkodzona. Po odkręceniu czterech śrub zdejmujemy tylny panel. I mamy dostęp do elektroniki urządzenia. Pierwszym problemem podczas naprawy okazał się silnik. Zastąpiłem silnikiem z magnetofonu Finezja, ponieważ stary miał uszkodzoną potencjometr regulacji obrotów. Kolejnym problemem, chyba największym obecnym, jest brak paska. Pasek był sparciały i już w dwóch sklepach elektronicznych nie mogę, że tak powiem, dostać odpowiedniego rozmiaru. Jedynie chyba zostaje zakup przez Allegro. Samo dostanie się do mechaniki jest banalnie proste, ponieważ wystarczy odkręcić. Tutaj mamy dwie śrubki i wyciągamy płytki. I dostajemy się do kolejnych jakby poziomów płytek. Płytki połączone są takimi przejścióweczkami i wtyczkami. Jeden jeszcze problem, że kabel sygnałowy do nagrywania oraz do odtwarzania był przecięty, ale został połączony. Sygnał jest, ponieważ sprawdzałem. A nagrywanie odbywało się przez podłączenie kabla DIN po boku magnetofonu. Po odkręceniu dwóch wspomnianych przeze mnie wcześniej śrubek dostajemy się do układu, które wystarczy rozłączyć wtyczki, wyjąć i po prostu możemy wtedy, odkręcając bodajże też cztery śrubki, wyjąć mechanikę oraz dostać się do układu z lampkami sygnalizacyjnymi. Ciekawostką jest jeszcze, że u dołu, że tak powiem, tylnej zaślepki magnetofonu mamy schemat, jak prawidłowo podłączyć wtyczki po wypięciu układów.
po podłączeniu do sieci. Niestety nie mogę zaprezentować odtwarzania, ale po włożeniu kasety weźmiemy kasetę chromową i wciśnięciu oczywiście przycisku słychać pracę silnika, ponieważ nie ma paska. Kieszeń była podświetlona dodatkowo. Uruchamianie magnetofonu następowało po wciśnięciu przycisków przewijań bądź przycisku start. Po włączeniu wiadomo wybrania odpowiedniej opcji. Także włącza się kontrolka filtru, tutaj uruchomiłem DNL. A podczas przycisku, jeżeli bym włączyli przycisk start, zaświeci nam się kontrolka kasety chromowej automatycznego wyboru. Jeszcze ciekawostką jest, że producent bardzo chwalił się głowicą w tym magnetofonie, ponieważ miała bardzo niską ścieralność i dużą żywotność. Ale no, osobiście jeszcze nie mogłem się o tym przekonać. Dziękuję za uwagę.